O tym, jak szary wilk zwierzęta zjednoczył. W Starym Boże był wielki spokój. Szary wilk właśnie wrócił z dalekiej wyprawy i nie mógł uwierzyć, jak wszystko się zmieniło. Niby drzewa takie same, a mimo to coś było nie tak. To ta Przejmująca cisza. Postanowił udać się pod stary dąb, gdzie na pewno spotka swojego przyjaciela, Puchacza. Na wielkiej polanie panowała podobna cisza, a dąb wyglądał, jakby nikt na nim nie mieszkał, a przecież wcześniej był domem dla tylu ptaków. Nagle, na korzeniu Pojawił się wielki puchacz. Witaj, stary przyjacielu. Cieszę się, że cię widzę, bo w naszym lesie nie dzieje się dobrze. Zauważyłem, mój druhu. Cóż to się stało? Straszna tu cisza, jakby nikt nie mieszkał. Wilk zatroskał się. Widzisz? Jakiś czas temu zwierzęta zaczęły się porównywać. Kto piękniejszy, kto mądrzejszy, kto sprytniejszy i tak dalej. Strasznie się później wszyscy pokłócili. Zwierzęta przestały się spotykać, pomagać sobie nawzajem. Nawet ptaki już wspólnie nie śpiewają, skłócone o to, kto ma piękniejszy głos. Porać, mądry przyjacielu, uhu, uhu. co robić? Powiedz wszystkim, aby zebrali się tu jutro po wschodzie słońca. Wtedy powiem, co postanowiłem. Nazajutrz o świcie polana zaroiła się od wszelkiego zwierza i ptactwa. Przybyli chyba wszyscy mieszkańcy Wielkiego Boru. Stary wilk wszedł na polanę i chodził między zwierzętami, przed niektórymi z nich, kładąc liść lauru. Gdy już wszystkie rozdał, powiedział: Wszyscy, którzy otrzymali liść, niech go wezmą i idą za mną. Hm, zwierzęta zdziwiły się, ale nikt nie śmiał odmówić wilkowi, wszak krążyły o nim dziwne historie. Tymczasem wilk już opuszczał polanę i kierował się w północne regiony lasu. Zwierzęta niechętnie ruszyły za nim, a były tam przeróżne gatunki, i te mniejsze, i te większe, latające, biegające, pełzające i skaczące. Zatrzymali się dopiero na skraju lasu, przy strumieniu. Szary wilk powiedział, aby wszyscy usiedli w kręgu, tak aby nikt nie czuł się pominięty i przemówił. Wróciłem z wielkiej wędrówki i bardzo się zasmuciłem z sytuacją w naszym lesie. Wiem, że każdy z Was uważa siebie za najdoskonalszego, a ja Wam chcę udowodnić, że Doskonali jesteście wszyscy, zwłaszcza gdy pracujecie razem. Niestety zapomnieliście, że żyjecie we wspólnocie. Zadanie, które otrzymacie, przypomną Wam o tym. Początkowo wszyscy zaczęli szeptać, burzyć się, ale w końcu doszli do porozumienia. Wilk w swojej mądrości wymyślał takie zadania, aby wszyscy byli zaangażowani i mogli wykorzystać swoje umiejętności. Tak więc budowali schronienia, szukali pożywienia, gromadzili zapasy, a wszystko to umilali sobie śpiewem. Wykorzystywali wzrok, spryt, siłę, pamięć, zwinność i słuch. Po kilku dniach, szary wilk ponownie zebrał wszystkie wybrane zwierzęta w kręgu i zapytał, kto z nich uważa, że wszystkie zadania wykonałby sam w podobnym czasie i równie dobrze. Nie odezwał się nikt. Wilk powiedział: Żadne stworzenie nie jest lepsze od innego. Każde z Was jest piękne w tym, co potrafi robić najlepiej. Ale tylko wspólnie działając jesteście doskonali. Gdy wrócimy na wielką polanę, przekażecie wasze doświadczenia innym zwierzętom, aby do lasu wróciła harmonia i zgoda. Zwierzęta zachwyciły się mądrością szarego wilka i bogatsze w nowe doświadczenia wróciły do domów aby spełnić jego wolę.